pokaże Państwu trochę inne podejście do danych fundamentalnych. Pozycjonuje się bardzo często jeszcze przed danymi. Próbuję wykorzystać właśnie analizę techniczną do tego, aby uchwycić dobre miejsce zwrotne. Jeśli oczywiście rynek to miejsce wybije, wtedy odwracam myślenie, szukam sygnałów wtedy w przeciwnym kierunku. Natomiast próbuję interpretować sytuację fundamentalną i jeśli widzę, że technika pokazuje, że w tym kierunku właśnie tych interpretacji można się pozycjonować, to jak najbardziej takie pozycje otwieram. Teraz kilka słów o danych. Przede wszystkim najważniejsze oczywiście stopy procentowe, inflacja, protokoły banków centralnych, szczególnie zwracam uwagę na FNC, Bank Anglii, czy też Europejski Bank Centralny. Oczywiście konferencje szefów banków centralnych, ci, których się najbardziej wsłuchuje, to oczywiście Carney z Anglii, Janet Yellen, czy też Mario Draghi. Oczywiście dane z rynku pracy. NFP, tak, no obrosło sławą, iż bardzo ciężko się gra pod tego typu dane, bardzo duża zmienność, wręcz wielu inwestorów w pierwszy piątek miesiąca w ogóle nie pracuje, natomiast chciałbym tutaj pokazać Państwu taką trochę lepszą stronę i nie aż tak straszną tego typu danych. Oczywiście stopa bezrobocia, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych są również istotne, natomiast wszystko i tak się sprowadza do tego, jakie działania będą podejmować banki centralne, tym bardziej, że teraz, jeśli jesteśmy u progu, powiedzmy, jakichś spekulacji odnośnie podwyżki stóp, to oczywiście banki centralne bardzo uważnie przywiązują się uwagę właśnie do kwestii odczytu wskaźników makroekonomicznych. Tak więc kluczowe dane, pod które bardzo intensywnie się pozycjonuje, to właśnie są stopy, protokoły banków, konferencje, dane inflacji i dane z rynku pracy NFP. Natomiast wszelkie inne dane, typu jak wnioski o zasiłek, stopa bezrobocia, sprzedaż detaliczna, indeksy PMI, PKB, raporty dotyczące nastrojów konsumenckich, biznesowych, których zaskoczenie też powoduje bardzo, bardzo spore ruchy. No i też z USA tutaj bardzo ważne zamówienie na dobra trwałego użytku, ale one też w pewnym sensie potwierdzają mi to, czy pozycje, w których już jestem, są zasadne, aby je trzymać, czy też warto te zyski już gdzieś tam pomału, choć częściowo, realizować. Chciałbym podać kilka przykładów właśnie w połączeniu z techniką, o którą też omawialiśmy przed chwilą, pokazać, w jaki sposób te dane interpretuję. Indeks Instytutu ZEW, indeks nastrojów niemieckiej gospodarki, wartość poprzednia 6,9, prognoza 1. Tylko taka prognoza daje mi pewną informację, że cena może w tym kierunku podążać jeszcze przed odczytem danych. Bardzo często, jak Państwo spojrzycie na to, jakie są oczekiwania i jaka jest pierwsza reakcja, nawet przy takich danych jak NFP, bardzo często rynek próbuje, jakby po prostu tutaj wchodziły automatyczne zlecenia i próbowały jakby wyprzedzić ten odczyt, który nastąpi. Później dopiero idzie ta fala przeciwna, tak, do tego ruchu pierwszego. Natomiast tu bardzo ważna rzecz, ważna strefa oporu, wybicie tej strefy, powrót, cena jeszcze odbija, tak, ale wbicie się w tą strefę pokazuje to, co pokazywałem na początku, tak, czyli że cena po wybiciu, tak, albo w tym miejscu da sygnał do dalszych wzrostów, czyli powiedzmy czekamy na podwójny dołek, jakąś wymowną formację świecową, natomiast wbicie się z powrotem i retest będzie skutkował możliwością otwarcia pozycji krótkich. I w takim wypadku powinniśmy szukać podwójnego szczytu. Natomiast no, w przypadku danych nie ma czasu na to. Tak? Tutaj jeśli prognoza ma być słabsza, cena schodzi takim pinbarem, już pierwsza pozycja, którą otworzyłem, była bardzo wysoko otwarta z interwału 5-minutowego, natomiast niżej oczywiście po uformowaniu pinbaru, po odczycie danych i tutaj cena, no, myślę, że dość mocno zareagowała, dość duże zaskoczenie, minus 3,6, tak więc jak najbardziej pozycję trzymałem, tym bardziej, że indeksy nastrojów, jeśli jest niewielkie odchylenie, potrafią pójść w jednym kierunku, a później ten cały ruch znieść. Natomiast tak duże zaskoczenie i zejście na wartość ujemną no, tutaj sprawiło, że ten ruch no, znacząco się pogłębił. Tak więc na chwilę obecną na tamtą chwilę te dwie pozycje bardzo dobrze zarobiły. Oczywiście gdzie stop loss? Stop loss ustawiony nad tą formacją pinbar, nad tą formacją siedzową. OK, raport kwartalny inflacji, bardzo ważny wskaźnik, zresztą ostatnio też będziemy to omawiać, ponieważ to jest bardzo istotny czynnik
również się pod ten raport pozycjonowaliśmy, natomiast chciałem pokazać jeszcze wcześniejszy z ubiegłego roku, 12 październik. I oczywiście raport był dość, zapowiadał się dość negatywnie, rynek raczej spodziewał się tutaj pogorszenia sytuacji w związku z inflacją, też tam padły słowa o ewentualnej obniżeniu prognoz dla wskaźników gospodarczych, tak więc tutaj jak najbardziej wszystko się wpisywało w możliwość spadków. Tutaj wcześniej też mieliśmy strefę oporu, dodatkowo proszę zobaczyć, wcześniejszy pin bar tworzy strefę, która tutaj nie jest zaznaczona, to jest strefa oporu i cena ją respektuje. Podchodzi drugi raz, tworzy się gwiazda wieczorna, wydano o 10.30, jeszcze rynek w tym momencie tuż przed danymi zszedł, później było podejście do góry, ale pomimo tego, że dane wywołały taki mocny wzrost do góry, nie udało się wybić tej strefy.